O, panu, kochani, kiedy tak siedziałem, kiedy się modliliśmy, to czytałem sobie też psalm, który też ostatnio czytałem, psalm 27. I chciałbym was przywitać takim jednym wersetem, psalm 27, 14 werset. Miej nadzieję w Panu, bądź mężny, i niech serce Twoje będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu. Kochani, to tak, tak bardzo jakoś mnie to słowo teraz dodawało takie otuchy, wiecie, i kiedy przygotowałem się do mojej usługi, różne jakieś tam przeciwności się pojawiały, wiecie, ale powiem jeszcze, co, co Bóg mi kładł na serce, takie słowo, Jezus żyje i On jest Panem całej ziemi, kochani, i to słowo przewijało się też wczoraj, tak w moich myślach, kiedy siedziałem. Później miałem informację też, tak, może niektórzy z Was, i na WhatsAppa, czy na sm, w SMS-ach, że trzeba się modlić o Irka. I modliliśmy się, ale powiem, cały czas miałem to słowo: Jezus żyje i On jest Panem całej ziemi. I kiedy była taka. Konkretna już po tym odpowiedź, może nie taka jak się spodziewałem, to słowo mnie tak bardzo pocieszało, że Jezus żyje i on jest Panem całej Ziemi. Kochani, to słowo tak nie wzięło się przypadkowo. Jest to coś, co też w jakiś sposób ostatnio jako rodzina na takich naszych wieczornych rozważaniach z naszą córką czytamy takie rozważania, codzienne przygody z Bogiem. I teraz jest taki czas, kiedy mówi o zmartwychwstaniu, i tam to się przewija. Jezus żyje jest Panem całej Ziemi. I te, to słowo, tak, to westchnienie ciągle tak chodziło po moim sercu. I również wczoraj, kiedy już była taka e, informacja, że o, Pan odwołał e, mir, e, Irka, też był bliski mojemu sercu, i e, tak czułem się taki trochę dobity, tak ścięło mi na chwilę, a potem myślę. Jezus żyje i on jest Panem całej Ziemi. Kochani, chciałbym się z Wami też dzisiaj podzielić takim słowem, bo to odniesienie: Jezus żyje i on jest Panem całej Ziemi, jest związane też z pewną osobą, która jest w Słowie Bożym, w Starym Testamencie. Z tym, że tam jest inaczej: Tam jest Józef, żyje i jest Panem całej Ziemi Egipskiej. Kochani, postać Józefa. Z pierwszej księgi mojżeszowej. Jest taka szczególna dla mnie, bo już długi, długi czas gdzieś tam zastanawiałem się nad tą postacią, czytałem i taka bliska. I myślę, że wielu z nas wie, że. Pierwszej księdze mojżeszowej, ostatnie 14 wersetów, rozdziałów mówią właśnie o Józefie. I nie ma takiej drugiej postaci w tym w pierwszej księdze Mojżeszowej, ani również myślę w Słowie Bożym, gdzieby tak dużo było nawiązań do, i podobieństw do Pana Jezusa. I bibliści często mówią, że jest typem, Józef jest typem Jezusa, czyli wskazuje na Jezusa. Jest wiele podobieństw i ja bym, może, tak krótko chciał wam o tym tak powiedzieć, a później podzielić się takim słowem, które jest dla mnie takie, może, ważne związane z tym właśnie, z, z tą postacią. Kochani, niektórzy bibliści mówią, że jest nawet można się doszukać stu, stu takich podobieństw między Jezusem a Józefem. I, a ja wypisałem może parę takich dla przypomnienia. Obaj byli umiłowani przez swoich ojców. Pierwszej Mojżeszowej i może tego nie będziemy wyświetlać, ja to może tak szybciej przeczytam. W 37 rozdziale, trzecim wersecie jest napisane: a Izrael kochał Józefa najbardziej ze swoich synów. Natomiast w Mateusza 3,17, jest napisane: ten jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem to podobieństwo wynikające z tego, że obaj byli ukochanymi synami, synem tak pan Jezus ukochanym synem swojego ojca, tak Józef był ukochanym synem. Obaj byli obu by, obaj byli w nienawiści u swoich braci. W pierwszej Mojżeszowej 374 czytamy: bracia jego widzieli, że był kochany przez swojego ojca i zazdrościli mu. A w Ewangelii Jana jego bracia, czytamy w siódmym rozdziale, trzecim, czwartym wersecie, ostro go nap napominali i jego bracia nie wierzyli w niego. Przeciwko obu spiskowano. W pierwszej morzejszowej 37, 20 czytamy, dotyczy to Józefa. Chodź, nuże chodźmy i zabijmy go. A farozausze uczynili to samo z Jezusem i czytamy o tym w Ewangelii Jana 11:53. Od tego też dnia naradzali się, aby go zabić. Z obu ściągnięto ich szaty i z Józefa, gdy przyszli kupcy, kiedy wrzucili go do dołu, ściągnięto szaty, a później został sprzedany. I tak samo pan Jezus po ukrzyżowaniu żołnierze wzięli szaty jego i wierzchnią suknię. Józef bez okrycia był wrzucony do dołu, a Jezus obdarty z szat został ukrzyżowany. Obóz sprzedano za cenę niewolnika. Józef wyciągnięty z dołu został sprzedany za 20 srebrników i kupcą. I na owe czasy to była wartość niewolnika, a Jezus został wydany za 30 srebrników. I czytamy o tym w Ewangeliach, na przykład w Mateusza 26:15. Obaj znaleźli się w Egipcie. Józefa przywiedli handlowcy do Egiptu, natomiast rodzice Jezusa musieli uciekać do Egiptu przed królem Herodem. Obaj byli kuszeni. Józef był kuszony przez żony Potyfara i czytamy o tym w 39 rozdziale. Jezus był kuszony na pustyni. I obaj wyszli zwycięsko z, tego, z tej pokusy. Obu fałszywie oskarżano. Żona Potyfara fałszywie oskarżała Józefa, a Jezus został fałszywie oskarżony. I Czytamy o tym w Mateusza 26, 60-62. Obaj zostali pojmani, Józef został wtrącony do więzienia. Natomiast Jezusa związali i przekazali Piłatowi. Obaj zapłakali, obaj przebaczyli tym, którzy wystąpili przeciwko nim. Obaj ocalili swój lud. Józef, czytamy, Bóg wysłał mnie przed wami, aby was zachował przy życiu. Tak powiedział. Takie miał objawienie. A Jezus, o Jezusie mówiono: Nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów Jego. Bóg obrócił w obu przypadkach ku dobremu ludzkie knowania. Kochani, ja to przeczytałem takim może jednym tchem nie po to, bo to nie jest może takim dzisiejszym moim głównym zwiastowaniem, ale chciałbym tylko wskazać na to, że Duch Święty przez te podobieństwa wskazuje jakim typem był Józef i on wskazywał na Jezusa. I teraz chciałbym, żebyśmy otworzyli tę pierwszą Księgę Mojżeszową, 45 rozdział, od 9 do, 13, do 15 wersetu. Idźcie więc śpiesznie do Ojca Mego i powiedzcie Mu, to rzekł Syn Twój Józef, Bóg ustanowił mnie Panem całej ziemi egipskiej. Przybądź do Mnie niezwłocznie. Zamieszkasz w ziemi Goszen i będziesz blisko Mnie, ty wraz z synami twoimi i wnukami twoimi i trzodami twoimi i bydłem twoim i wszystkim, co masz, zapewnię ci tam utrzymanie, bo głód będzie jeszcze pięć lat, abyś nie żył w niedostatku. Ty i dom twój i wszystko, co masz. A oto widzą oczy wasze i oczy brata mego Benjamin'a, że to ja mówię do was. Opowiedzcie też, ojcu mojemu, o całej chwale mojej w Egipcie i o wszystkim, Coście widzieli, i śpiesznie przyprowadźcie tu Ojca Mojego. Potem rzucił się na szyję brata swego Beniaminowi i płakał. Benjamin też płakał w objęciach jego. Następnie ucałował wszystkich braci swoich i płakał, obejmując ich, po czym rozmawiali z nim, bracia jego. Kochani, ten fragment, który teraz przeczytałem, jest też takim obrazem tego, czego my doświadczyliśmy. Kiedy zostaliśmy zaproszeni, kiedy spotkaliśmy się z Jezusem, kiedy Pan Jezus dał się nam poznać, to jest Jego łaska, mogliśmy zobaczyć Jego chwałę, Jego dobroć, to co On dla nas uczynił, kiedy mogliśmy pokutować, płakać przed Nim i mogliśmy też przyjąć Jego przebaczenie. Bo tak samo jak bracia Józefa, potrzebowaliśmy tego przebaczenia, potrzebowaliśmy pomocy Jezusa. Kochani, chciałbym w tym wszystkim powiedzieć, że to jest wspaniałe i to jest piękne, i, i można by powiedzieć, że w, kiedy była ta. Czytamy o ten fragment tutaj w 45. rozdziale, można by sobie zadać pytanie, co potem było? Świętowanie, długie przebywanie na dworze u Józefa i Faraona. Czy tak było? W dziewiątym wersecie na początku było napisane. Idźcie więc śpiesznie do ojca mego i powiedzcie mu, oto rzekł syn Twój Józef. Bóg ustanowił mi o panem całej ziemi egipskiej: przybądź do mnie niezwłocznie. Kochani, w tym wersecie pokazuje mi coś takiego. Ten werset mi pokazuje coś takiego, że nie jesteśmy powołani do tego, żeby być tylko przed Bożym Obliczem, cieszyć się społecznością w zboże, być tylko w społeczności. Ale, żeby też iść, że mamy wyjść i do tych, którzy giną, mamy iść do Kanaanu, aby zwiastować Ewangelię. To, co też mówił Sebastian, o co się modlimy, aby nasze życie było nakierowane na zwiastowanie Ewangelii. I tu jest też taka zachęta. To, że. Mamy być blisko Jezusa, mamy trwać w społeczności bożej, w bliskiej relacji, w społeczności, w zboże, między braćmi, na grupkach. To jest, nasza, to jest nasz też fundament. I te, bez tego nie powinniśmy w ogóle funkcjonować, kochani. Ale to, że mamy iść, to jest wezwanie Jezusa, bo on nas wzywa do tego, abyśmy szli i wyprowadzali tych, którzy są. W Kanaanii, którzy są głodni, którzy cierpią niedostatek, którzy czekają na śmierć, nie mają nadziei. Kochani, kiedy czytam te, ten fragment, to zadaję sobie też takie pytanie, czy w swoim życiu dostrzegam, czy jest taka paląca radość, palące pragnienie, aby głosić Ewangelię. Każdy z nas musi sobie zadać to pytanie, czy może gdzieś tam zatraciliśmy, może przygaśliśmy, może czasami się boimy, może czegoś się wstydzimy, może są jakieś inne przyczyny. Kochani, czy jest coś takiego, że, że jesteśmy zapaleni do ewangelizacji, do dzielenia się z Ewangelią z innymi? Wczoraj też czytaliśmy właśnie z Anią z tych codziennych przygód z Bogiem. Fragment z Mateusza 28, może przeczytajmy sobie Ewangelię Mateusza 28, od 8 do 10 wersetu. I odeszły od grobu z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to uczniom jego. A oto Jezus zastąpił im drogę i rzekł: Bądźcie pozdrowione. One zaś podeszły, objęły go za nogi i złożyły mu pokłon. Wtedy rzekł do nich Jezus: Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie braciom moim, aby poszli do Galilei, a tam ich ujrze. Kochani, w tym wczorajszym rozważaniu, które czytaliśmy jako rodzina, było właśnie też to wezwanie. Te kobiety zostały spotkały na swojej drodze Jezusa i dostały misję. Miały iść i podzielić się radosną nowiną i miały przekazać innym, że mają się spotkać z Nim w Galilei. Kochani, pytanie jest takie, czy, czy Jezus do ciebie dzisiaj mówi, do mnie, że są osoby, którym też możesz powiedzieć Ewangelię, którym możesz powiedzieć o tym, co dla ciebie uczynił, kim jest dla ciebie, jaki on jest wspaniały. To są takie rzeczy, które czytaliśmy wczoraj, które się jakoś tak spójnie mi się składały do, nad tym, o czym rozmyślałem. Czy jestem zapalony do tego, aby mówić innym o Jezusie? Czy jest to taką moją radością, kiedy mogę się dzielić z innymi? Wiecie, to są takie rzeczy, które czasami gdzieś tam w naszym życiu gasną, gdzieś jesteśmy obciążeni i gdzieś tam zaczynamy inaczej funkcjonować. Wiecie, i chciałbym, żebyśmy dalej czytali ten yy, yy, kawałek dalej, parę wersetów z 45 rozdziału pierwszej Mojżeszowej. Synowie Izraela uczynili więc tak jak, dał, tak, jak Józef dał im wozy według rozkazu Faraona. Dał im też żywność na drogę. Każdemu z nich dał szaty odświętne, lecz Benjaminowi dał 300 srebrników i pięć szat odświętnych. Ojca zaś, ojcu zaś swojemu posłał dziesięć osłów objuczonych najlepszymi rzeczami egipskimi i dziesięć oślic objuczonych zbożem, chlebem, żywnością dla ojca na drogę. Potem odprawił braci, a gdy odjeżdżali, rzekł do nich: Nie kłóćcie się w drodze. Kochani, kiedy czytam ten fragment, jest tutaj już wyprawienie, do głoszenia Ewangelii, do misji. Gdzie bracia wracają do swojego ojca, aby mu powiedzieć o tym, że Józef żyje, żeby przekazać mu tą radosną nowinę. Wiecie, ale dla mnie takim ciekawym tutaj wersetem jest ten 24. Potem odprawił braci, a gdy odjeżdżali, rzekł do nich: Nie kłóćcie się w drodze. Takie dziwne wezwanie, a jednak tak bardzo życiowe w naszym życiu. Że możemy mieć różne zdania. Możemy czasami mieć różne zdania na pewne sprawy, czasami nawet nie tyle związane z doktryną, ale czasami nawet z tym, co się dzieje, z polityką, z różnymi rzeczami i możemy do tego pewne rzeczy podkładać, choćby z sytuacją, która się obecnie dzieje. I często możemy się też zapędzić tym wszystkim. Możemy krytykować postawy jednych. Często to jest widoczne gdzieś na forach internetowych, na różnych, w różnych komentarzach, gdzie czasami ludzie, którzy znają Jezusa, a też wyrażają sobie takie różne opinie, czasami zapędzają się w emocjach, w różnych dyskusjach, czy w polemikach, nawet czy doktrynalnych i to też nie robi dobrego świadectwa. Myślę, że Bracia Józefa też, wracając do Egiptu, mogli mieć różne rzeczy do powiedzenia sobie. Jeden mógł powiedzieć: Ale myśmy na co myśmy temu Józefowi zrobili? Drugim mógł powiedzieć: Ale ja nie chciałem go tak skrzywdzić, to ty byłeś winien, to ty zawiniłeś za najbardziej. Mogło dojść do kłótni, mogło dojść do jakichś nieporozumień. Dlatego to wezwanie. Józefa do nich. Nie kłóćcie się w drodze. Jest dzisiaj takie bardzo myślę, że ważne też, żebyśmy my jako ludzie wierzący, jeżeli nawet gdzieś mamy trochę inne zdanie z kimś, abyśmy zawsze też mieli przed oczami to, co najważniejsze. Czyli misja, głoszenie Ewangelii o Jezusie innym. Żeby to nie było, nasza postawa nie była zgorszeniem, ale żeby nasza postawa była nacechowana szacunkiem, miłością. Co nie znaczy, że, że nie możemy mieć innego zdania, że możemy wyrazić pewne rzeczy, ale możemy to w odpowiedniej formie. Kochani, jakiś czas temu mieliśmy, no, spotkaliśmy się z kimś, z osobą też wierzącą, osobami wierzącymi i osoba, która dla mnie też jest takim autorytetem. też. Z innej społeczności i coś tam mówiliśmy na temat, dzieliliśmy się na tym, na temat, co się dzieje na świecie, jak on postrzega, jak my coś tam. I w pewnym momencie jakoś tak stwierdziliśmy, że w sumie nie to jest najważniejsze. Mogłem myśleć, o, ten brat nie ma, chyba nie, nie, nie zgadzam się z jego pewnymi, z pewnym punktem widzenia. Ja bym to widział inaczej. Ale jakoś tak nie, nie wchodziliśmy w to, bo spodobało mi się to, co On powiedział: że nie powinniśmy patrzeć na, na te różne sytuacje, na to, co w tej chwili się dzieje na świecie, tak bardzo nie powinniśmy się na tym skupiać, ale powinniśmy głosić Ewangelię, skupić się na tym, aby mówić innym o Jezusie, wychodzić do innych i wykorzystywać sposobny czas. I to mi się podobało w tym wszystkim. Mieliśmy trochę różne zdanie na. Pewne rzeczy, ale to było to, to co on, jak on podsumował, dla mnie takim było ważnym i uważam, że to było takie cenne. Jest to osoba, która jest dla mnie też jakimś autorytetem duchowym. Kochani, kiedy czytałem ten fragment, przeczytałem sobie też ten 24. werset w tłumaczeniu myślę, że go ma Sebastian, i tam jest powiedziane, na odchodnym powiedział, nie niepokójcie się w drodze. To jest w tym tłumaczeniu Nowego Przymierza Piotra Zaręby. I tak pomyślałem, czy w naszym życiu nie jest też tak, że gdzieś niepokój, nawet w tym, co się dzieje obecnie, gdzie nam się jeszcze rok temu wydawało, że jest stabilizacja, że wiele rzeczy jest tak poukładanych, że możemy tak wiele planować, i naraz się okazuje, że wiele rzeczy się powywracało do góry nogami. Być może w, sercach, w naszych sercach pojawił się niepokój. Może to też powoduje, że może ja gdzieś nie potrafię e, aż tak bardzo się skupić na tym, aby powiedzieć innym o Jezusie, a skupiam się na problemach, na różnych sytuacjach, na tym, co, co mnie może gdzieś tam dręczy, na pewnych jakichś decyzjach e, i tak dalej. Ja nie chcę tu mówić jakichś o konkretach, bo każdy z Was ma jakieś wyrobione zdanie na ten temat. Czy te problemy, czy sytuacja choćby w dzisiejszym świecie powoduje to, że ja zaczynam odwracać swój wzrok od tego, co najważniejsze, że mam po prostu iść i mówić o Jezusie. Mam się dzielić świadectwem, mam być tym, który mówi dobrą nowinę. I przeczytajmy. Dalszy kolejny fragment tej pierwszej Mojżeszowej 45 rozdział od 25 do 28. Tak więc wyjechali z Egiptu i przybyli do ziemi kananejskiej do Jakuba ojca swego i oznajmili mu: Józef żyje i jest władcą całej ziemi egipskiej. Lecz serce jego nie wzruszyło się, gdyż im nie wierzył. A gdy powtórzyli mu wszystkie słowa Józefa, który wypowiedział do nich, i gdy ujrzał wozy, które posłał Józef, aby go przywieziono, ożywił się duch Jakuba, ojca ich. I rzekł Izrael, najważniejsze, że syn mój Józef żyje jeszcze. Pójdę go zobaczyć, zanim umrę. Kochani, tu jest taki wspaniały przykład tego, jak mamy głosić Boże Słowo, jak mamy dzielić się Ewangelią. Czyli bracia przyjeżdżają do swojego Ojca, do Jakuba, i mówią mu, że tą wspaniałą wieść, że Jezus żyje. Wiecie, ja myślę, że po tylu latach Jego serce już było gdzieś tam zamknięte, stracił nadzieję i nie mógł w to uwierzyć. Kochani, ale oni zaczęli mówić o wszystkim, co zobaczyli. Zaczęli mówić o tym. Co robi Józef? Jak wygląda? Powtarzali każde słowa, które usłyszeli od Józefa. I to było takie coś mocnego, co do zaczęło dotykać serca Jakuba. Chociaż czytamy tutaj, że nie wzruszyło się serce jego, gdyż im nie uwierzył. Ale oni co zrobili? Powtórzyli te słowa. Czyli nie poddali się Zaczęli na nowo mówić o tym, jaki, co się dzieje, że Józef jest Panem Egiptu, że jest władcą całej Ziemi, że ma bogactwo, że może im pomóc i że czeka na niego. Kochani, to jest taka niesamowita, taki niesamowity przykład, jak my mamy patrzeć, kiedy głosimy Ewangelię i patrzymy, że już może długie lata komuś zwiastujemy Ewangelię, a On nic. Wręcz może reaguje obojętnością lub, lub nawet gorzej jakimś wyśmiewaniem. Ale to Słowo zachęca mnie i ciebie, abyśmy nie rezygnowali, abyśmy pokazywali to piękno Jezusa, abyśmy pokazywali, jak On jest wspaniały, jaki On jest wielki w naszym życiu, jaki jest wielki i potężny i co może uczynić, i że może dać zbawienie. Kochani. Na czym skupiamy swoje myśli, czy potrafimy malować taki obraz Jezusa przed innymi, czy potrafimy Go tak właściwie przedstawić? Tu nawet nie chodzi o wielkie, teologiczne słowa, ale serca płynące, że Jezus żyje, że jest żywy w moim sercu, że doświadczam Go każdego dnia. Ja myślę, że to robimy. Ale. To słowo zachęca mnie do tego, aby dalej innym mówić o Jezusie. Wiecie, jak pomyślałem nad tym, zastanawiałem się, jak mi jest dzisiaj w spotkaniach z innymi, czasami z obcymi ludźmi czy z klientami, tak łatwo mi nawiązać rozmowę na temat sytuacji, co się dzieje z tym koronawirusem. Jakoś tak wszyscy zaraz się rozemocjonują, jedni mniej lub bardziej, ja też, wiecie, ale y, widzę, że jakoś tak mnie to za bardzo y, emocjonuje. Może faceci y, mają tak, że no, ja się interesuję, zawsze interesowałem polityką, różnymi rzeczami, by, tak jakoś zawsze mnie to y, mocno interesowało, więc zawsze pewne rzeczy. Tak emocjonalnie nawet mogłem teraz podchodzić do tych rzeczy i, i zadałem sobie pytanie, czy moja postawa jest właściwa. Na kim ja skupiam swój wzrok zamiast wskazać na Jezusa, to ja tak łatwo mi się mówi o, o taki wspólny temat o sytuacji, która jest obecnie i co się dzieje. Nie? Kochani, to jest Boże takie wezwanie do mnie, abym patrzył i wskazywał na Jezusa. Abym mówił o tym, jak jest wielki w moim życiu. Abym mówił o tym, że, że On jest rozwiązaniem wszelkiego problemu. Abym był tym, który przeprowadza innych z Kanaanu, ze śmierci, do życia. Abym mógł innych, innym zwiastować z odwagą i, i z, z nadzieją. Trudno mi się dzisiaj mówi z entuzjazmem, dlatego że jakoś mało spałem i, i mój, moje ciało jest takie. Trochę mdłe, ale kochani, gdzieś w sercu ciągle to słowo: Jezus żyje, jest Panem całej Ziemi, mocno mnie tak dotyka. I mocno mnie dotyka to, że Jezus wzywa mnie do tego, abym był w drodze, aby wyście byli w drodze i zwiastowali innym o tą dobrą nowinę. Wiecie, jest tak wiele. Jest czasopismo: idźcie z BSM-u. Kiedy pomyślałem o, o tym. No, taki bardzo trafny, trafny tytuł. Idźcie! Mamy iść i głosić Ewangelię. Do tego wzywa mnie Józef na, na kartach Starego Testamentu, ale też przede wszystkim Pan Jezus. Myślę, że znamy ten fragment. Idźcie na cały świat i głoscie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kochani, to jest takie wezwanie. Modliliśmy się dzisiaj też właśnie o, o to a żeby było przebudzenie, żeby było poruszenie, a żeby ludzie mogli przychodzić do Jezusa, żeby to miejsce się zapełniało. Ja myślę, że to, co, o czym mówiłem teraz też jest taką zachętą. I w tym fragmencie jeszcze chciałbym coś podkreślić. Józef, bracia Józefa, kiedy mówili swoim, swojemu ojcu, o Józefie, kim jest, co się stało, mówili te cenne słowa, ale też mu pokazali wozy. Wozy od Józefa. I tak pomyślałem, co są, czym są te wozy. Co było na tych wozach? Gdy ujrzał Wozy, które posłał Józefa, aby go przywieziono, ożywił się duch Jakuba, ojca ich. Zastanawiałem się, możecie mieć trochę inne odpowiedzi, ale ja tak pomyślałem, w pierwszym momencie pomoc materialna. Tak często w sytuacjach, gdzie, gdzie docieramy gdzieś do innych ludzi i wymagana jest ta pomoc materialna, trzeba nakarmić, pomóc, wtedy serca się otwierają na Jezusa, na Ewangelię. To też często w świadectwach, na przykład ze Słowacji, od, tam gdzie praca wśród Romów jest prowadzona, też jest to takie bardzo widoczne. Być może w na mniejszą skalę, kiedy zwiastuję komuś Ewangelię, muszę dostrzec i być wyczulony na głos Ducha Świętego, w czym mogę pomóc. Może to jest jakaś materialna pomoc, może jakaś pomoc w czymś, czego dana osoba potrzebuje. Tym wozem może być modlitwa, wspólna modlitwa to, co będzie zachęcało do przyjścia do Jezusa. Ludzie, kiedy cierpią, gdzie doświadczają różnych trudności. Choćby choroby, wspólna modlitwa z nimi, bardzo często chętnie przystają na to. Nawet są chętni do tego, żeby się pomodlić z nimi. I myślę, że to są takie rzeczy, które też wskazują na Jezusa, na miłość, którą on chce też przez nas pokazywać. Taką praktyczną, nie tylko słowa, które są bardzo cenne. Taką praktyczną rzeczą może być to, że możemy i robimy jakieś budujące SMS-y, słowo, które możemy posłać komuś, kto jest w uciśnieniu, utrapieniu i potrzebuje Bożego podniesienia. I myślę, że to robimy, ale to też jest dla mnie zachętą, żeby i takimi narzędziami się posługiwać, żeby być błogosławieństwem dla innych. Może być opieka duchowa, może być zachęta, taka poprzez. Podanie pewnych nawet książek, coś co przy, pociągnie do Jezusa. Czasami długa rozmowa, nawet w cztery oczy niewiele daje, a człowiek, który gdzieś tam zacznie czytać, no najważniejsze, żeby słowo Boże, ale też dobrą książkę, która mówi o Jezusie, która wskazuje czy rozwiewa pewne wątpliwości i Bóg może rozmiękczać serce tego człowieka. Tak, tu czytamy. Józef i ożywił się duch Jakuba, ojca ich, gdy ujrzał te wozy. Kochani, Głoszone Słowo, plus te wozy. Możecie sobie jeszcze wiele innych rzeczy dopowiedzieć, nie? Ale myślę, że to każdy z nas musi sobie odpowiedzieć na to, jak mam postępować modlić się, jak dotrzeć do kogoś. I chciałbym Was i siebie zachęcić, abyśmy byli posłuszni temu, Wezwaniu, które jest tutaj w tym 45 rozdziale, które mówi o tym: Idźcie więc śpiesznie do Ojca Mego i powiedzcie Mu: Mamy powiedzieć innym o Jezusie, mamy powiedzieć tą dobrą nowinę. I nawet jeżeli nie widzimy efektu, często w pierwszym momencie nie zniechęcajmy się. Ja wiem, że wielu z nas bojuje o, o niektóre osoby czy z bliskiej rodziny i, i ciągle nie widać rozwiązania, ale ja wierzę, że Duch Święty może dotykać na różne sposoby i czasami nas tak zaskakuje Jest, kiedy jesteśmy wierni, ufamy Panu, On daje też odpowiedź i rozwiązanie.